Dzień dobry. Dzisiaj przedstawimy zasadę działania VAR-magnet strzelnica. Aby przeprowadzić trening strzelecki, potrzebne są karabin, telefon i tarcza. No i oczywiście strzelec. Dziś pokażemy, jak działa moduł podstawowy strzelanie indywidualne przy ustawieniu serii trzech strzałów. Zaczynamy. Celuj. Strzał. Po oddanym strzale widzimy parametry oddanego strzału. Trafienie w siódemkę. Wiatr został ustawiony na 0 metrów na sekundę. Odległość od tarczy 25,2 metra. Dokładność pomiaru jest do około 10 cm. Tarcza była ustawiona idealnie na 25 metrach. Celuj. Strzał. Celuj. Strzał. Po oddanym trzecim strzale mamy dostęp do historii z całej serii. Siódemka, ósemka i dziewiątka. Oczywiście w trakcie treningu możemy na bieżąco śledzić i korygować swoje strzały lub zweryfikować to na sam koniec. Na dole wyświetla się statystyka wykonanej serii z celnością, stabilnością i zbieżnością. W każdej chwili możemy przejrzeć swoje dotychczasowe wyniki. Strzelnicę do treningu możemy konfigurować na wiele sposobów. Jednym z elementów jest balistyka, gdzie możemy wybrać rodzaj amunicji, ale najczęściej wybieranym parametrem jest siła wiatru. I teraz trochę skomplikujemy drugą serię, wprowadzając 12 metrów na sekundę wiatr boczny z lewej strony. I zobaczymy, jak teraz poradzi sobie nasz strzelec. Celuj. Strzał. Celuj. Strzał. Celuj. Strzał. Przy wprowadzeniu wiatru bocznego o prędkości 12 metrów na sekundę z lewej strony nasz strzelec nadal miał dobrą zbieżność, ale zaliczył już tylko dwie trójki i dwójkę. Dziś testowaliśmy moduł podstawowy strzelnicy. Strzelanie do tarczy z 25 metrów, tryb treningu indywidualny. W systemie, jak Państwo zwrócili uwagę, jest mnóstwo opcji konfiguracyjnych, w których możemy wybrać trening z instruktorem, trening online lub trening z sztuczną inteligencją. Te wszystkie moduły będziemy Państwu prezentować w kolejnych filmach, a już w tej chwili zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału. Dziękuję.